Bardzo cieszę się, że doszło do tego wydarzenia sfinansowanego z dotacji dyplomacji publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydarzenie to jest potwierdzeniem, że polska dyplomacja publiczna dostrzega znaczenie potencjału Polonii i Polaków za granicą. Jest to też okazja, abym mogła Państwu przekazać kilka kwestii, może urzędniczych, ale istotnych dla naszej współpracy i w pewien sposób organizujący przekaz płynący z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szanowni Państwo, ocenia się, że poza Polską żyje około 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. To ogromny potencjał dla skutecznej współpracy na polu dyplomacji publicznej na całym świecie. MSZ chce angażować sojuszników do pracy na rzecz kształtowania i poprawy wizerunku Polski. Środowiska polonijne stanowią istotną bazę promocji interesów Polski, jej historii i kultury na świecie. Polonia jest naturalnym ambasadorem Polski i odgrywa ważną rolę w tworzeniu właściwej atmosfery i przekonania do polskiej racji stanu szerokich kręgów społeczeństwa w kraju zamieszkania. Wizerunek Polski na świecie to też obraz Polaków zamieszkujących poza granicami kraju. Mając na uwadze świadomość istnienia tej współzależności, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie aktywnie włączyć środowiska Polonii i Polaków za granicą w realizację swoich działań. Wspólnie z Polonią i polskimi środowiskami na wszystkich kontynentach realizowanych jest każdego roku kilka tysięcy projektów, które służą kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polonii i Polaków w państwach ich osiedlenia. Istnieją liczne przykłady takiej udanej współpracy, choćby niedawno obchodzone uroczystości upamiętniające 60. rocznicę powstania 1956 roku na Węgrzech. W ramach obchodów 23 października pan prezydent Andrzej Duda otworzył w Instytucie Polskim w Budapeszcie wystawę "W walce o wolność zawsze jesteśmy razem in memoriam 56". Upamiętniającą unikalną solidarność, jaką okazali sobie Polacy i Węgrzy w 1956 roku. W uroczystościach udział wzięli m.in. liderzy organizacji polonijnych na Węgrzech i dyrektorzy i uczniowie szkół polskich. Wizytę pana prezydenta Dudy poprzedziła zbiórka krwi, nawiązująca do spontanicznej akcji krwiodawstwa dla Węgrów 60 lat temu. Akcja została zorganizowana wspólnie z samorządami narodowości polskiej różnych dzielnic Budapesztu. W różnych miejscach świata Polonia wspólnie z polskimi placówkami zagranicznymi zachęca do poznawania Polski poprzez liczne wydarzenia w ramach społeczności lokalnych. Warto wspomnieć takie przedsięwzięcia jak Dni Polskie, przeglądy wydarzeń kulturalnych, festiwale i sympozja. Projekty takie jak Parada Pułaskiego w Nowym Jorku, Festiwal Taste of Polonia w Chicago, Polish Heritage Night NBA, Polska Noc w Amerykańskiej Lidze Koszykówki NBA, czy wystawa prac polskich fotografów w Paryżu, Dni Muzyki Polskiej w Limie, wystawa polskich artystów w nowojorskim Guggenheim Museum, czy warsztaty polskiego tańca narodowego i ludowego w Tokio pozwalają społecznościom lokalnym na lepsze poznanie dorobku polskiej kultury, historii i dziedzictwa narodowego. A co za tym idzie, wpływają na wzmocnienie pozycji Polaków w danym państwie. MSZ wspiera inicjatywy związane z integracją społeczności polonijnym, w tym edukacją młodzieży i upowszechnianiem języka polskiego.
Tego typu interesujące projekty zachęcają młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju do pogłębiania wiedzy o kulturze swojej ojczyzny, kształtując równocześnie przyszłych aktywnych promotorów polskiego dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem realizacji polityki polskiego rządu jest promocja języka polskiego za granicą. Dlatego też polskie placówki aktywnie współpracują z lokalnymi ośrodkami uniwersyteckimi na rzecz tworzenia studiów polonoznawczych obejmujących polską kulturę, historię, a także gospodarkę czy nauki społeczne. Ich rozwój często idzie w parze ze wzrostem kontaktów gospodarczych z Polską, jak to ma miejsce na przykład w przypadku polonistyki w Korei Południowej. Największym ośrodkiem zagranicznym studiów polonoznawczych jest University of Illinois w Chicago. Ponad 200 studentów, dwie katedry, studia na trzech poziomach BA, MA, PhD. MSZ doprowadziło także do uruchomienia centrów badań nad Polską i Europą Środkową w Kalkucie i Manipalu w Indiach. Centra studiów polonoznawczych powstały także na niemieckich uniwersytetach Marcina Lutra w Halle Wittenberdze oraz Fryderyka Schillera w Jenie, gdzie prowadzone są badania naukowe poświęcone Polsce. Dostrzegając rolę Polonii i Polaków za granicą w osiąganiu celów dyplomacji publicznej, pragniemy, aby Polonia włączała się w działania realizujące priorytety dyplomacji publicznej i kulturalnej, które co roku ustanawia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W 2017 roku będą to priorytety związane z promowaniem polskiej myśli politycznej i historii, promowaniem wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, przygotowanie międzynarodowej opinii publicznej do obchodów setnej rocznicy odrodzenia państwa polskiego w 2018 roku oraz promowaniem Polski kreatywnej i innowacyjnej. Niezmiernie ważna jest aktywizacja przedstawicieli Polonii w wymiarze kulturowym, społecznym i politycznym, w tym promowanie przez środowiska polonijne polskiej historii, wspieranie dialogu międzykulturowego czy reagowanie na próby fałszowania prawdy historycznej o Polsce. Wszystkim, którzy aktywnie współpracują z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w tych obszarach, bardzo serdecznie dziękujemy. Największym wyzwaniem polskich władz w ostatnich latach i obecnie jest skuteczne przekazywanie opinii publicznej za granicą rzetelnych informacji o Polsce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przywiązuje dużą wagę do przeciwdziałania przekłamaniom historycznym w postaci obraźliwych i nieprawdziwych sformułowań odnoszących się do niemieckich obozów koncentracyjnych. Szczególnie istotna jest rola polskich i zagranicznych dziennikarzy, aby w swoich tekstach nie posługiwali się wadliwymi kodami pamięci. Brak wspólnego, obiektywnego spojrzenia na historię powoduje, iż opinia publiczna w wielu krajach nie ma wiedzy lub opacznie pojmuje wiele zagadnień ważnych dla Polski. Na przykład znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow, agresja hitlerowskich Niemiec z ZSRR na Polskę w 1939 roku, okres okupacji ziem polskich, w tym stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny i wpływ niemieckich obozów na życie nie tylko więźniów, ale całego społeczeństwa. Naszą rolą jest docieranie z prawdą historyczną do jak najszerszego grona odbiorców i utrwalanie jej zwłaszcza poza granicami kraju. MSZ przy współpracy m.in. Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Reduta Dobrego Imienia kontynuuje szeroką działalność edukacyjną dotyczącą tego zagadnienia.
liczymy także na Państwa pomoc. Polska historia i dorobek kulturowy naszego państwa, wkład w światowe dziedzictwo humanizmu wciąż jest nieznany lub lekceważony. A przecież możemy być dumni z naszego wkładu w historię Europy i całego świata. W roku 2017 będziemy mieć okazję przypomnieć światu o polskich bohaterach, takich jak kardynał Stefan Wyszyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Marian Kolbe, a także Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, brat Albert Chmielowski, błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński i Józef Konrad Korzeniowski. Dziedzictwo tych postaci powinno być inspiracją do ukazywania obrazu Polaków jako odważnego i zdeterminowanego narodu, dla którego wartości wolnościowe były i są priorytetem. W 2018 roku będziemy obchodzić setną rocznicę odrodzenia państwa polskiego. Jednocześnie rok 2018 będzie rocznicą uzyskania niepodległości kilku państw europejskich oraz rocznicą zakończenia I wojny światowej. Wydarzenia te będą także dla środowisk polonijnych dobrą okazją do przypomnienia światu nie tylko bohaterskich walk niepodległościowych Polaków, ale także podkreślenia wkładu Polski w rozwój cywilizacji europejskiej i światowej. Dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek to nie tylko priorytet Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale również całego rządu. W tym celu powołany został Międzyresortowy Zespół do Spraw Promocji Polski za granicą. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, którego celem jest m.in. podejmowanie działań na rzecz obrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i koordynacja działań instytucji rządowych w tej dziedzinie. A w jego ramach został powołany zespół zadaniowy do spraw wykorzystania potencjału Polonii i Polaków za granicą w zakresie promocji Polski pod przewodnictwem również Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oprócz rozwiązań instytucjonalnych MSZ korzysta także z innych narzędzi realizacji celów dyplomacji publicznej i kulturalnej. Są to wizyty studyjne. W Polsce dla przedstawicieli zagranicznej opinii publicznej, szczególnie dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, takich jak naukowcy zajmujący się historią Polski, regionu czy II wojny światowej oraz dziennikarze. W tym roku do tej pory odbyło się już 120 wizyt takich wizyt. Wzięło w nich udział 645 osób. Ważne jest także wsparcie Polskiego Radia dla Zagranicy, które tworzy audycje także dla Polonii i jest stałym źródłem wiedzy w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. W tym w sprawach wewnętrznych Polski komentowanych zgodnie z polską racją stanu. Niezmiernie istotnym narzędziem dyplomacji publicznej jest również taki instrument, jakim są otwarte konkursy na dotacje, dzięki którym MSZ może realizować działania informacyjno-edukacyjno-kulturalne dotyczące priorytetów polskiej polityki zagranicznej, takie jak to wydarzenie. W ubiegłym roku w ramach konkursów zorganizowanych przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej dofinansowane zostały 93 projekty na łączną kwotę nieco ponad 12 milionów złotych. Zaś w tym roku dofinansowano 88 projektów na kwotę 9,5 miliona złotych. W 2016 roku zorganizowane zostały następujące konkursy dotacyjne. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016, Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018, Wsparcie Obywatelskiego i Samorządowego Wymiaru Polskiej Polityki Zagranicznej 2016,
Konkursem cieszącym się szczególnie dużym zainteresowaniem jest współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej. Przystępuje do niego co roku około 150 organizacji pozarządowych, które organizują zarówno w kraju, jak i poza granicami projekty realizujące cele polskiej dyplomacji publicznej. Zachęcamy organizacje polonijne i Polaków za granicą, aby włączali się w te priorytety, w te projekty, gdyż służą one wzmacnianiu pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczeństw innych państw, wykorzystując przekaz o kluczowych wydarzeniach z najnowszej historii Polski. I tak chciałam jeszcze na koniec, podsumowując, podkreślić, że w obecnym świecie, w przestrzeni międzynarodowej, trwa wojna informacyjna. Pozostaje pytanie, komu zależy na tym, by istniało państwo polskie? Tylko Polakom. O ile Departament Dyplomacji Publicznej nie ma za zadanie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, to nie jest nasze zadanie tutaj. Pan dyrektor się zajmuje tą kwestią. O tyle mój departament oczekuje tego, by Polonia i Polacy za granicą dbali o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek. I takie jest nasze zadanie. Bardzo dziękuję.